biegnie, biegnie i nie ma końca. Więzienie jakby kogoś poniosło. Witamy Was z Dolnego Śląska. Tym razem udamy się na twierdzę Srebrną Górę. W tym miejscu również zachęcamy do subskrypcji naszego kanału oraz wpadajcie do nas na Instagrama. Tam naprawdę też fajne rzeczy publikujemy. A teraz co? Ruszajmy! Bo twierdza czeka. Srebrna Góra usytuowana jest w południowej części województwa dolnośląskiego. Dojazd na przykład z Wrocławia zajmie nam około 1,5 godziny samochodem. Dojazd zaś z okolic Kłodzka i Kłodzka zajmie nam około 30 minut. Warto również wspomnieć, iż do samej twierdzy nie dojedziemy samochodem. Parking jest usytuowany niedaleko twierdzy. Parking położony jest między dwiema atrakcjami turystycznymi, a mianowicie twierdzą Srebrna Góra, która nosi nazwę Fort Donjon, oraz drugą atrakcją turystyczną o nazwie Fort Ostróg. Jako ciekawostka, do Fortu Donjon kursuje płatna kolejka kołowa w formie ciuchci. My jednak udajemy się tam piechotą. Zmierzając na górę do twierdzy, po drodze oczywiście spotkamy po prawej stronie restaurację. Mają bardzo dobre jedzenie, więc warto się tutaj zatrzymać i zobaczyć, co tam mają w menu. Podążając ścieżką wiodącą pod górę, otaczają nas bujne drzewa i dzika przyroda. Wokół nas roztaczają się fascynujące widoki, które pozwalają na chwilę oderwać się od codzienności. Spacerując tą malowniczą drogą, odkrywamy niezwykłe piękno tutejszej przyrody. Między parkingiem a samą twierdzą dystans, jaki pokonujemy piechotą, to około 1 km. Po drodze oczywiście nie zabraknie miejsc i ławek, przy których można odpocząć. A jak jest gorąco, naprawdę warto z nich skorzystać, bo w jedną stronę droga biegnie praktycznie w całości pod górkę. Można się tu wybrać bez problemu z dziećmi, rowerem. Droga jest asfaltowa, nie jest ciężka, ale jednak pokonanie wzniesienia trochę może zmęczyć. Parkingowych jest tutaj dużo, ale w sezonie może być nieco tłoczno na parkingu. Warto również wspomnieć, iż dojazd tutaj komunikacją publiczną jest mocno utrudniony. Między innymi z powodu nietypowej lokalizacji samego obiektu turystycznego. Ta droga biegnie i nie ma końca. Tak. Nie zwalniając tempa, kontynuujemy naszą pierwszą wędrówkę w kierunku majestatycznej twierdzy Srebrna Góra. Otaczająca nas przyroda staje się coraz piękniejsza, a wznoszące się w oddali góry tylko potęgują nasz podziw. Oddychając świeżym powietrzem, doceniamy harmonię i spokój, jakie emanują z tych niezwykłych okolic. Zarówno przyroda, jak i zapierające dech w piersiach widoki sprawiają, że każdy krok na tej drodze stanowi niepowtarzalne doświadczenie, które będzie nieodłącznym wspomnieniem naszej wyprawy do twierdzy Srebrna Góra. Osada Srebrna Góra powstała w XIV wieku. Znajdowały się tutaj wówczas rudy srebra, ale w małych ilościach i osada zaczęła podupadać. Sytuacja zmieniła się znacznie po przegranej I wojnie śląskiej. Osada oraz znaczna część Śląska zaczęły należeć do Prus. Prusi, obawiając się z kolei kolejnej wojny i konfliktów lokalnych, wykorzystali potencjał strategiczny Srebrnej Góry. W roku pańskim 1765 rozpoczęto budowę fortyfikacji militarnej. Wybudowano wtedy Fort Ostróg oraz największy do dziś w Europie Fort Donjon, który jest również największą twierdzą górską. Budowa trwała około 12 lat, czyli dość szybko jak na tamte czasy, i została ukończona w 1977 roku. Dotrzemy na górę, można tutaj skorzystać oczywiście z oferty menu
jakie oferuje tutejsza kantyna. Mają oczywiście też i, że tak powiem, napoje gaszące pragnienie procentowe. Sam Fort Dungeon składa się z czterech wysokich wież o delikatnej średnicy około 60 metrów każda. Posiada też skromnej grubości 12-metrowe mury, wznoszące się na wysokość około 30 metrów. Pikanterii dodaje jeszcze głęboka, sucha fosa, do której nie polecamy wpaść. Twierdzy nie zdołały zdobyć również oddziały napoleońskie. A teraz pora po bilety. W sezonie turystycznym od kwietnia do października twierdza jest otwarta od 10 rano do 18. Podczas wakacji jest otwarta godzinę dłużej. Ostatnie wejście z przewodnikiem jest 1,5 godziny przed zamknięciem twierdzy. Czas zwiedzania samej twierdzy to około 75 minut. Jeśli jednak skorzystamy z opcji dodatkowych, to może się on wydłużyć do 2, nawet 3 godzin. Oczywiście w cenie jednego biletu. Wkraczając na teren twierdzy, zakupujemy bilety wstępu, które umożliwiają nam zwiedzanie z przewodnikiem. W miarę eksplorowania tego niezwykłego miejsca, zgłębiamy jego bogatą historię. Dzięki opowieściom przewodnika oraz zdjęciom i obrazom ukazującym, jak twierdza wyglądała kiedyś. Podczas wycieczki przechodzimy przez sale, w których znajdują się rekwizyty i eksponaty, prezentujące wyposażenie żołnierzy twierdzy, którzy służyli tu w przeszłości. Przewodnik tłumaczy nam, jak funkcjonowała armata, jeden z najważniejszych elementów obrony, a także opowiada o życiu żołnierzy stacjonujących w tym miejscu. Kolejnym punktem naszej wizyty jest wystawa broni, gdzie podziwiamy różnorodność i precyzję ówczesnego uzbrojenia. Przewodnik oprowadza nas również po miejscach, gdzie żołnierze spali, pokazując nam warunki, w jakich musieli funkcjonować. W miarę przemieszczania się po twierdzy natykamy się na imponującą makietę, ukazującą ogrom i rozmieszczenie całej twierdzy Srebrna Góra. Ta wspaniała konstrukcja pomaga nam zrozumieć, jak strategiczne i ważne było to miejsce w przeszłości. Cała wycieczka po twierdzy to nie tylko niezapomniane przeżycie, ale także doskonała okazja, aby poznać bliżej historię tego miejsca i odkryć tajemnice skrywane przez wieki. Dzięki opowieściom przewodnika oraz wystawionym eksponatom możemy przenieść się w czasie i poczuć atmosferę minionych epok, zyskując jednocześnie większe zrozumienie dla wydarzeń, które ukształtowały tę niezwykłą twierdzę. Już za chwilę zakończymy etap naszej wycieczki z przewodnikiem po twierdzy Srebrna Góra. Wspólnie odkryliśmy wiele ciekawostek i historii związanych z tym niezwykłym miejscem. Niebawem spotkamy się na malowniczym placu widokowym, skąd będziemy podziwiać przepiękne krajobrazy oraz panoramy okolicy. Do zobaczenia tam i pamiętajcie, że podróżowanie to odkrywanie nowych horyzontów oraz przeżywanie niezapomnianych chwil. Twierdza była w pełni samowystarczalna i mogła funkcjonować do 5 miesięcy podczas pełnego oblężenia. Niektóre źródła również podają, że bez najmniejszego problemu i rok czasu by się utrzymała, ponieważ miała wszystko na miejscu. Stacjonowało tutaj około 3400 żołnierzy. Twierdza zapewniała im studnie, magazyny, piekarnie, browar na miejscu, więzienie, jakby kogoś poniosło, i inne udogodnienia. Zwiedzanie twierdzy z przewodnikiem jest bardzo ciekawe. Sam przewodnik nosi ubiór mundurowy z okresu napoleońskiego. Twierdzę można również zwiedzać samodzielnie, ale nie zobaczymy części atrakcji, do której wstęp jest tylko i wyłącznie z przewodnikiem. Dlatego warto wziąć tego przewodnika i zobaczyć coś, czego sami nie zobaczymy. Na terenie twierdzy Srebrna Góra znajduje się plac, na którym obecnie trwa budowa hotelu. Ten nowoczesny obiekt ma na celu zapewnienie wygodnego noclegu dla zwiedzających, chcących spędzić tu więcej czasu. W pobliżu placu odnajdujemy też historyczną strzelnicę, do której na chwilę wchodzimy, aby poczuć atmosferę dawnych czasów. Wychodząc ze strzelnicy, wracamy na plac i kierujemy się schodami w stronę punktu widokowego. Docierając na szczyt twierdzy Srebrna Góra, możemy podziwiać wspaniałe, panoramiczne widoki na okolice, które pozwalają zrozumieć strategiczne znaczenie tego niezwykłego miejsca. Warto wspomnieć jeszcze tutaj, że od przyszłego roku będzie dostępny tutaj hotel z jeszcze większą restauracją i zapewne będzie można dojechać dla gości hotelowych bezpośrednio pod samą twierdzę.
A teraz zachęcamy do kliknięcia czerwonego przycisku subskrybuj nasz kanał oraz zapraszamy na naszego Instagrama. W tym miejscu kończy się już nasz odcinek, ale niebawem są kolejne filmy z ciekawych miejsc. I do zobaczenia wkrótce. Bardzo polecamy być tu. Trzeba tu przyjechać, zobaczyć, bo jest naprawdę bardzo fajnie. Są świetne widoki, a przy takiej pogodzie, jak mamy teraz, to nic, tylko zwiedzać. Miłego.